No cóż, ten tydzień mieliśmy rzeczywiście dobry, ale bez happy endu, bo wygraliśmy dwa spotkania z trudnymi rywalami i też tutaj chcieliśmy przede wszystkim zagrać dobry mecz. Ciężko w pierwszej połowie tutaj już w szatni było widać, że te dwa mecze i ta podróż i to wszystko, co było, co wpłynęło na to, że nie zregenerowaliśmy się tak jak trzeba, to było widać, że jesteśmy tacy trochę ospali i rzeczywiście zrzemnęliśmy się tutaj przy pierwszej bramce po stałym fragmencie i niestety stało się, musieliśmy gonić wynik. Później Zagłębie cofnęło się i taki był chyba pomysł, żeby nas skontrować. No i taka złe wprowadzenie piłki przez jednego z moich zawodników skończyło się sytuacją sam na sam z bramkarzem i w konsekwencji rzutem karnym. A ja pewno usiądę sobie w fotelu i chętnie obejrzę powtórkę, ale nawet rozmawiałem z zawodnikami, z Rafałem Misztalem. W ogóle Misztal nie dotykał zawodnika, po prostu napastnik na niego skoczył, a piłka już była daleko, więc tutaj uważam, że rzutu karnego uważamy, bo to jest stanowisko zespołu, że uważamy, że karnego nie było i niestety nie wiadomo, jakby ten mecz dalej się ułożył, bo otrząsnęliśmy się z tego wszystkiego. Myślę, że w końcówce pierwszej połowy i w drugiej połowie mieliśmy sporo atutów, żeby prowadzić grę. Zresztą tak Zagłębie tutaj ustawiło się również na kontratak i zabrakło na pewno trochę i skuteczności, bo sytuacja do strzelenia bramki na pewno się stworzyła i to wypracowaliśmy, ale na pewno tutaj wstydu żeśmy nie przynieśli ani sobie, ani kibicom. I powalczyliśmy do końca i w końcówce na pewno było gorąco, bo tam te wszystkie oblężenie bramki Zagłębia mogło się skończyć bramką, nie skończyło się i przegraliśmy ten mecz 2-1. Jeszcze należy podkreślić tutaj, że no taką kadrę, jaką mamy wąską, to mamy, ale dzisiaj Łukasz Wójcik zastąpił Daniela Chyłę na tej lewej obronie. Na pewno nie jest to jego pozycja, nie był to znowu komfortowy mecz. Zagłębie to wykorzystało w pierwszej połowie, bo wszystkie piłki tutaj na tą lewą stronę podwajali tutaj akcje i Łukasz Wójcik na pewno wyszedł obroną ręką, grał dobrze dzisiaj, natomiast zabrakło sił i z konieczności później musiałem przesunąć Ernesta Dzięcioła, też pierwszy raz na tej pozycji zagrał, wygląda to dobrze, chłopcy zagrali naprawdę dobre spotkanie. Wynik pozostawia tutaj wiele do życzenia, a też trzeba podkreślić to, że w końcu zagraliśmy dwoma młodzieżowcami i to nie z racji tego, że przepis jakiś administracyjny nam to mówi, ale chłopcy naprawdę prezentują się coraz lepiej i będą w następnych meczach dostawać szansę. Dziękuję bardzo. Po raz kolejny kibice zgromadzeni na Ludowym mogli zobaczyć bardzo dobry mecz, zarówno z jednej, jak i z drugiej strony. Oczywiście dla nas z tą dramaturgią do samego końca. Oczywiście chciałbym podziękować z tego miejsca kibicom, bo naprawdę znowu nam pomogli w tym trudnym momencie. Natomiast o samym meczu powiem, że bardzo fajnie nam się rozpoczął, bo dwa stałe fragmenty gry, prowadzimy 2-0, a następnie niepotrzebnie oddajemy inicjatywę przeciwnikowi. Był problem z posiadaniem piłki, straciliśmy w tym momencie bramkę. W przerwie powiedzieliśmy sobie kilka słów, być może wprowadziliśmy kilka korekt do tego, żeby ta nasza gra wyglądała lepiej w drugiej połowie i wróciliśmy do naszego grania sprzed utraty bramki. Cieszymy się oczywiście z tego meczu, bo naprawdę chłopcy pokazali po raz kolejny charakter, pokazali również, że ten wypadek przy pracy w Kluczborku już nie robi na nich żadnego wrażenia. To są ambitni chłopcy, którzy chcą osiągać sukcesy. Mam nadzieję, że te sukcesy będziemy wspólnie odnosili. Dziękuję. Panie trenerze, czy Łukasz mógł przebić się w Zagłębiu zbyt pewnie? Już by dzisiaj zagrał bardzo słaby mecz. Ja nie uważam, żeby Łukasz Matusiak zagrał słabego meczu. Bardzo dobrze pracował w defensywie, był tam, gdzie być powinien. Wspierał też swoich chłopaków, motywował ich w
taki sposób, żeby ich generalnie ożywić. Także tutaj pochwały należą się wszystkim zawodnikom, tym, co wchodzili, również tym, którzy siedzieli na ławce. Naprawdę to jest kapitalna grupa ludzi, ja się będę powtarzał bez przerwy, ale takie są fakty. Jeszcze jedno pytanie mam. Czy naprawdę jest warto dziękować takim kibicom, którzy prezentują taką postawę, z którą wysyłają bez przerwy, bez bliska na wszelkich kibiców innych? Czy pan był dzisiaj na meczu? Byłem, a także jakaś bijatyka była na trybunach. Czy warto jest takim kibicom dziękować? Ja jestem kibicem Zagłębia, ale z tym za takich jeśli, dokładnie, ja powiem szczerze, że ja się skupiam na tym, co jest na boisku, natomiast w ostatnich minutach ja słyszałem tylko doping, Zagłębie, i to akurat pomogło nam niesamowicie, pokazali, że potrafią kulturalnie kibicować, być może co do ostatniego meczu możemy mieć jakieś wątpliwości, ale jeśli chodzi o dzisiejszy mecz, to wydaje mi się, nie wiem, czy tam był jakiś incydent, absolutnie nie będę się wypowiadał, bo akurat tego nie widziałem, natomiast ja dziękuję jeszcze raz im, bo to jest wspaniałe wsparcie. Ja się cieszę, że mamy takich kibiców, że mamy dla kogo grać i wydaje mi się, że oni również się cieszą z tego, że mają taką drużynę. Dziękuję. Nie, absolutnie. To grożenie było z tego tytułu, że być może się poczuł zapewnie, bo wybijał tą piłkę tuż przy przeciwniku, który go atakował. Natomiast powiem szczerze, że jeśli chodzi o tą bramkę, to do końca nie wiem, jak to tam wszystko się potoczyło. Także jeżeli sobie obejrzymy ten materiał, przeanalizujemy, to wtedy wyciągniemy wnioski. O tym, że Łukasz opuści nas z końcem sierpnia, wiedzieliśmy to już od 2 miesięcy. Szukaliśmy zawodników na te pozycje. Nawet w ostatnich dniach, gdzie wiedzieliśmy, że ta sytuacja w końcu już nastąpi, jednak środki finansowe w klubie nie pozwalają już, z tego co wiem, na to, żeby można było posilić się kolejnym napastnikiem. Łukasz chce poświęcić swój czas teraz rodzinie, był bez przerwy w rozjazdach, także uszanujmy jego decyzję. Dziękuję. Tak, Prybi ma jakieś problemy z żebrami, dokładnie nie wiemy, co to jest, jest teraz w szpitalu na prześwietleniu. Także być może za godzinę, dwie będziemy wiedzieli coś więcej. Jeśli nie ma więcej pytań, dziękuję Państwu, dziękuję trenerom. Dziękuję.